Wtedy już uwierzyłem, że mamy dużą szansę na to, żeby podbić po prostu ten kraj. Tam należałem do takiego klanu, który się nazywał Deus Legio i to był największy klan w ogóle na świecie, A tam byłem mega, mega szychą, nie? Słuchajcie, mam jakiś taki basik i mam do tego takie florze i to jest tak, no nie? I od tego zaczynamy. Kolejny odcinek audio chwili, dziś chyba jeszcze bardziej emocjonalny niż każdy poprzedni. Mamy wyjątkowego gościa. Zacznę najpierw od współprowadzącego, który niezmiennie po mojej lewej. Cześć Łukasz. Dzień dobry, chciałem tylko się odnieść do komentarzy, które czytałem pod odcinkiem z Piotrkiem Kędzierskim, że... Piotrkiem? Piotrkiem, przepraszam, <laughs> bo będę miał dzisiaj problemy, bo wczoraj bardzo męczący dzień. Mianowicie wiele osób pisało, że bardzo się wtrącam gościowi, więc przepraszam za to. to Być tak może ta atmosfera y, z racji tego, że my się bardzo dobrze znamy, z Piotrkiem się bardzo dobrze znamy, sprawiła, że poczułem się zbyt pewnie, ale dzisiaj jest człowiek, który wzbudza we mnie uczucie między strachem a podziwem, więc będę raczej spokojny. A we mnie wyłącznie miłość, naszym gościem jest Igo, czyli Igor Walaszek. No wreszcie Cię tu mamy. Witam, dzień dobry. Dobrze. Dzień dobry. Jak tam zdrówko? Dobrze, bo zrobiłem dzisiaj trening, zjadłem jajko, wszystko proszę, jest, wszystko jest okay. Jedno? Jedno jajko, ja jem zawsze jedno jajko i to też bardzo ważne, że mm, nie wchodzę do żadnego domu, w którym nie ma jajek, ani też żadnego nie wychodzę, jeżeli nie ma tam jajek. To co się wtedy dzieje, jak tam nie ma jajek? Po prostu mnie tam, tam nie ma, ale już... A, do, do... bo nie wejdziesz do niego, no, jeśli nie ma jajek, jajek. więc nie musisz wychodzić, jeśli dokładnie tak. No to Chyba jaja, powiem. No to nie to jaja. Czy, że tak. Zastanawiałam się przed naszym spotkaniem od czego zacząć, czy będziemy sobie mówić o męskim... na no, ty, czy będziemy, <laughs> dokładnie, <laughs> czy o męskim graniu, bo ten klip i. W ogóle to jest coś pięknego, i myślałam sobie, że może war warto by od tego, jako że to jest najświeższe, ale później pomyślałam sobie, że to wszyscy wiedzą i i tak o tym tutaj dzisiaj powiemy, a zaczniemy po prostu od samego początku. Tak. Bo y, Twoja historia y, jest generalnie fascynująca, ale myślę, że jest jeszcze bardziej intrygująca, kiedy się znaj początki, mhm. jak stawiałeś pierwsze kroki, i to nawet nie w muzyce, ale w aktorstwie. I tak, od tego. Tak było. Zacznijmy, bardzo cię proszę. Ja trochę zasięgnęłam języka, żeby sobie przypomnieć daty, bo w głowie mojej, jak byłam dzieckiem, to twój epizod aktorski, o którym zaraz wspomnimy, w ogóle został mi w głowie, że to było w pianisie. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. I w ogóle miałam, więc musiałam... A nie, 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 skosów... w filmie, w filmie tak, Jan tak, Paweł II. Tak, teraz uh -huh. już wiem, ale musiałam to... O, ale twoja mama też się pomyliła, bo powiedziała tak? w człowiek, który został papieżem. To też tak. To, to też. To, to. Czyli bo to są... była ta amerykańska produkcja, gdzie grał John Voight. Tak, tak, tak. E... tak. Nie wiem czemu, ale dostałem rolę To, to był Jan Paweł II. Tak. Małego, małego, małego Żydka. Tak, tak. No. i może zacznijmy od tego, że udzielałeś się już... W... Nie wiem, czy to były kółka teatralne, czy tak. to była... To opowiedz o tym dwa słówka, No to grałem w takim kółku teatralnym właśnie na ulicy Wiotora w Krakowie. To było Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieżowej, tak to się nazywało. I były tam różne spektakle, między innymi Gombrowicza, P'tam. Ptam, tak, Ferdydurkę. No i mieliśmy nawet taki epizod, że pojechaliśmy raz w turnę po nie, po, do Niemiec i mieliśmy cały spektakl przełożony na niemiecki. I tylko tak się na pamięć po prostu uczyliśmy, bo nie rozumieliśmy. Pamiętaliśmy mniej więcej, jak wyglądały nasze, e, nasze fragmenty, jakby nasze teksty, które mieliśmy mówić, ale tak pamiętam, że było coś tam, Willkommen, Schule i tak dalej. Ale no to ty fonetycznie akurat nie miałeś problemu żadnego. No nie, nie no po prostu się tak nauczyłem na pamięć i, tak. i ten. No ale coś tam wygraliśmy e, z, z Niemcami. Wygraliśmy w Niemczech, to było dosyć ciekawe, że grupa z Polski tam przyjechała i wygrała. E, no i tak to. I później. Dostałem gitarę i się skończyło. No. Ja myślę, że to jest dobry pomysł na tytuł, żeby przekonać to środowisko piłkarskie. Wygraliśmy z Niemcami. Tak. I Igor, Wa Igor Walaszek, wygraliśmy z Niemcami. Nikt nie spodziewał. Nikt się nie spodziewał, że akurat od niego usłyszymy takie słowa. Ja sobie jeszcze tylko zapisałam e, cytat. Miał wielki garnitur, do którego wpadł od razu. To było w, w sztuce ptam. Podejrzewam. Tak, tak. Bo byłem tam takim mm, gościem, który czarował, bo jakimś takim, nie wiem. Magiem, czy coś takiego, który miał jako otwierał ten garnitur, to tutaj miałem pełno jakichś takich dziwnych gadżetów, które. No, no no dziwne to było. Nie ma... A czy ty widziałeś w sobie potencjał, albo ktoś widział? Ja nadal widział? widzę w sobie potencjał aktorski, mm -hmm. tylko że po prostu nie mam na to czasu. No, ale to... jak Maja mi powiedziała o tym epizodzie aktorskim, to sobie pomyślałem, że to jest skill, który się bardzo przydaje na scenie. Bardzo. Prawda? No, dokładnie, bo my artyści totalnie udajemy wszystko, <grym> wiesz. To, to skończyły się czasy, gdzie to wszystko było szczere. Oczywiście żartuję w tym momencie. Ale, ale wiesz, o co mi chodzi, o no. kwestię performansu scenicznego. Oczywiście, jest... tak. Jakby każda taka mm, e, sz, Możesz nie. grać w swoich teledyskach, nie musisz wynajmować aktorów. Możesz tak, tak. Kiedyś właśnie nie lubiłem grać w teledyskach. A od jakiegoś czasu m, zacząłem to lubić, gdyż po prostu jest to ciekawe. Pomimo to, że jest to praca aktora, uważam, że jest bardzo trudna i bardzo wymagająca. To są plany od rana do, do wieczora. E, I myślę, że najbardziej, m, najtrudniejsze jest to, że czasem się siedzi na przykład 6 godzin w makijażu, tak nie możesz się ruszyć, po czym wychodzisz na e, 15 sekund na scenę i masz znowu 6 godzin przerwy, nie? E, I to się wydaje, że to jest takie lightowe. W ogóle nie jest. I, i nawet jak miałem teraz jakiś plan na przykład do tego męskiego, no to to są trudne rzeczy. A to była taka, powiedziałbym, produkcja wymagająca, jak się tak, patrzy, tak. przynajmniej na efekt końcowy. I patrzy się na to, jak to jest zrealizowane, to wydaje mi się, że tam troszkę było dłubanie. Przy tym Trudna dłubaniem. sprawa, bo byłem podwieszony na tym dźwigu. 20 metrów, no jak już byłem 20 metrów nad ziemią, to już wiedziałem, że tak, już popatrzyłem w dół, już wiedziałem, że jak spadnę, to już jest po mnie, więc już byłem wyluzowany, że to już nawet nie, że nogi hmm. złamię, tylko już po prostu się złamie cały <laughs> w pół. E, więc e, tam już miałem, no już wiedziałem, że to już. Jak Zaczynsz się coś podejrzewać, tań... że to jakaś akcja promocyjna, Dokładnie, że akcja ale no nie, 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 nie często się. ma się okazji latać, pod pałacem kultury, więc no to, to jestem bardzo wdzięczny. Że no, zdjęcia z planu brać w tym mhm. Ale wiedziałeś o tym, że te poświęcenia właśnie od początku, bo ja wiem, że już wypłynnie przeszliście teraz do teraźniejszości. Ja bym jednak chciała na chwilkę jeszcze, jeszcze zostać. <słuch> Poświęcenie, tak. e, ponieważ zdjęcia e, do któregoś z tych dwóch filmów, teraz już nie wiem, czy to było do Jana Pawła II, ale tak podejrzewam, tak. e, odbywały się jakoś w nocy, tak? Jakoś koło trzeciej nad ranem aha, aha, e, i aha. grałeś 30-sekundową scenę, z tak. czego później mogliśmy oglądać parosekundową scenę. Ja to po prostu pamiętam, że siedziałam i czekałam komórkę mówiła, kiedy ty będziesz zbiegał, że tam na początku tak. i tam biegłeś i coś krzyczałeś na tych schodach. <noise> Halo, <tylko nie> pamięta... <noise> ja już nie pamiętam. <noise> ja też nie pamiętam, ale to też było niesamowite, że już jako dzieciak. Musiałeś się stawić na tym planie. Ile dostałeś? Dwie stówki? No jakoś tak, pewnie. Ale tam I najciekawsze. Była motywacja? najciekawsze na tym planie było, że obserwowałem ludzi, jak się zachowują. I byli aktorzy przebrani za gestapo, i były panie przebrane za, e, za żydówki, chyba tak mi się wydaje. I pamiętam, że był taki moment gdzie ci aktorzy, którzy grali gestapo rozmawiali z aktorami, którzy byli przebrani za księży i te panie były tak zbulwersowane tym faktem, jak to tak można? A tam patrzą się na nich Prze, ludzie, przecież to są aktorzy, kurde. A to były statystki, to, tak? Tak, to były statystki, które też brały udział w filmie, nie? Więc to, w ogóle, no to był absurd totalny. No, to, to są te same panie, które do Artura Żmijewskiego mówią, proszę księdza. No, to no myśl, to, że, to, myślę, tak. że tak. Albo tak, albo do właśnie y, Adamczyka Piotra. No, to, tak, to, to albo się... To tak, się tak, też tak. zdarzało i też miały panie, albo żegnały się przy nim na przystanku, albo go za coś tam opieprzały, że jak mógł później papież coś takiego. Bo zobaczył jak go, papież wiesz, mógł takiego. O Karol tak. na przykład. Albo <laughs> tak, tak, dokładnie. Papież tak seksu prawie Karol. No. Powiedziałeś, że później. <laughs> to druga propozycja na tytuł. <laughs> powiedziałeś, że później dostałeś gitarę. Tak. To film był w 2005, Clock mm -hmm. Machine powstało w 2009. Jakoś tak. Mm -hmm. A ten etap przejściowy co było w etapie przejściowym ja tak, e, aha, najpierw dostałem zanim dostałem gitarę, to poprosiłem mojego dziadka o gitarę, żeby mi ją kupił i mój dziadek wpadł na świetny pomysł, żeby zamiast gitary kupić mi wielki akordeon gdzie po <laughs> prostu ja byłem bardzo mały wtedy i tylko jak ubrałem ten akordeon to się tak przewróciłem do tyłu od razu e, no i mój tata się zdenerwował powiedział, że to jak to tak w ogóle i pojechał, kazał Przecież dziadkowi wrócić na, na, na bazar i wymienić akordeon na gitarę no, i coś tam chwilę pograłem na tej gitarze, ale ona też, Tak, ona też była dla mnie troszeczkę za duża jeszcze, e, więc Tata mi tam pokazywał jakieś akordy, jakieś takie rzeczy. No i myślę, że jakoś tak płynnie się to zaczęło dziać, że. E, zaczę... A Tata grał na gitarze? Trochę tak, trochę okay. tak. Mhm. E, jakieś tam Hejsokoły, czy ACDC, nie? Coś no, podobnie <laughs> tak. Pomiędzy. Tak, pomiędzy, tak, <laughs> tak dokładnie. To jakiś taki perfekt wychodzi, nie pomiędzy jednym a drugim. No i tak, no i tak się zacząłem grać po prostu. Ale ja się zastanawiałem, jak mówicie o tych właśnie czasach nastolatkowych, jakie były twoje inspiracje. No bo z jednej strony miałeś tatę, który gra Hej Sokoły, ale co było na słuchawkach. Jakie plakaty były przy tej meblościance, którą widać na pierwszym teledysku, czy tam pierwszym wykonie, Clock Machine? Chyba to cover Lila, Laila, tak? Erika tak. no, Claptona. To, to, to co ty miałeś wtedy na słuchawkach? No właśnie to, myślę, mhm. że to był Eric Clapton, to było ACDC, to było Pink Floyd, takie klasyki. Rzeczy, klasyki, tak. I właśnie na tym się wychowywałem. Później zacząłem trochę więcej nowoczesnej muzyki słuchać, jakiegoś takiego hip-hopu. 2000, czyli Dr. Dre i Eminem i, i tak dalej, ale jednak te klasyki mi zawsze zostają. A to, było, to była inspiracja kolegów, czy to była inspiracja właśnie jakichś starszych ludzi, typu, nie wiem... Taty. Taty, myślę, tak? Ta, tak, A, mój tata tato. zawsze mhm. słuchał dużo winyli i mi puszczał po prostu takie rzeczy, między innymi właśnie też Petera Gabriela, na którym mhm. koncercie byliśmy w zeszłym tygodniu. No wiem, zazdrościłam. Michał Koncewicz. To z nim założyliście. Michał, mhm. <laughs> Michał tak? Michał, Michał. Bardzo barwna postać. <laughs> bardzo barwna postać, ale to z nim y, założyliście zespół Clock Machine w tak. tym wspomnianym 2009. Czyli pomysł, czyli pomysł na nazwę, jak to się wszystko zaczęło, bo to jest super ciekawe, a w zasadzie później się do tego nie wraca. Mm, no to myślę, że pomysł na nazwę był jeszcze takiego jednego naszego kolegi, Sebastiana, który też z nami grał wtedy jeszcze w zespole. On grał dosyć krótko, dlatego On że... On był właśnie punktualny, czy się spóźniał? Muszę sobie przypomnieć, jak to było. Ja myślę, że my się wszyscy spóźnialiśmy wtedy. Okej, okay, czyli taki... dlatego chcieliście mieć jakiś klok czas... machine, żeby zakrzywić trochę Dokładnie, to przyszyc. był okres buntu taki, że jak się było punktualnie, to znaczyło, że jesteś podporządkowany po prostu pod system i... <grym> A jesteście <grym> <grym> tak? Dokładnie, więc, więc nawet minutę <grym>? zawsze trzeba było się po prostu spóźnić, żeby nikt mi nie powiedział, że jestem punktualny. Dla zasady. Dla zasady. No i to wymyślił Seba, tą nazwę. Nie wiem skąd ona się wzięła, szczerze powiedziawszy chyba popatrzył na zegarek i wymyślił. No właśnie, dlatego pytałem o spóźnianie tak. się. Tak, czy w gruncie jest... rzeczy to ta nazwa nawet nie ma większego sensu, bo to, to nic nie znaczy, nie? To jest tak... O niczym nie świadczy. On niczym nie świadczy i ona po prostu została z nami. Zastanawiam się, czy gdybym teraz wymyślał, to pewnie bym już takiej nie wymyślił nazwy. To... No ale tak, z Michałem założyliśmy zespół. I jaki był pierwotny cały skład? E, to był Michał, był taki Daniel na perkusji i był Seba na gitarze. Nie mieliśmy basisty wtedy. Okay. Tak. I no i graliśmy właśnie covery Erika Claptona e, i, i, i tak dalej. Takie mm, klasyki Red Hot Chili Peppers. Mm, co tam jeszcze? No i takie, no, zaczynaliśmy od coverów, no bo to nam szło, ale już od razu też robiliśmy jakieś autorskie piosenki, staraliśmy się coś tworzyć. E, żeby po prostu ten, przedłużać ten bunt w nas. No i kiedy zaczęła się w takim razie twórczość? Po wywaleniu pierwszych dwóch członków zespołu. No niestety tak, ale tak, tak było. To była sytuacja taka, że Michał wtedy, no ojciec go wyrzucił z domu, mieliśmy po 16 lat i on trafił do bursy takiej szkolnej. No i tam poznał Kubę Tracza, Basa Strala. Jak myli zęby, i Kuba mył zęby mając chyba bas z tyłu na plecach. Więc to taka scena jak z filmu, nie? Totalnie. Znalazłem basistę. Dokładnie. I e, zapytał się go, czy chciałby grać na basie u nas w zespole, i no i się zgodził, więc e, wtedy jeszcze był z nami Daniel. Seba chyba po prostu odszedł. Chyba go nie wyrzuciliśmy do końca. Nie pamiętam, jak to było. Mm. Ale tak, no zaczęliśmy grać z Kubą, okazało się, że Kuba jest cudownym dzieckiem i po prostu na basie już wtedy, mając 15 lat, gra lepiej niż, niż większość dorosłych basistów. Więc y, wtedy już uwierzyłem, że mamy dużą szansę na to, żeby podbić po prostu na ten, ten kraj. A jak się zaczęły własne y, produkcje? To znaczy to było y, rzucanie pomysłów w trakcie dżemowania? Czy, tak? Właśnie kto hmm. był bardziej odpowiedzialny za komponowanie muzyki? Wszyscy ty Rozumiem, że za tak, teksty głównie. Tak, 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 ale wszyscy komponowaliśmy i y, każdy, no, znaczy no myślę, że tutaj na początku to zdecydowanie Kuba i Michał, no bo oni mieli jednak instrumenty w, w rękach, ja bardziej śpiewałem. Ale to jakby te, te rzeczy wychodziły totalnie z dżamowania i... i a to tak. jest chyba najprzyjemniejszy... No, moment, właśnie ostatnio mało zespół. mam tego dżamowania, bo nie mam uh -huh. na to czasu już. I, no i tego to jest takie... coś biznesmenami tymi... biznesmenami wszyscy. Trochę rozbierasz. tak, no, teraz jak już się <laughs> idzie robić piosenkę, to już się ma na, nie, na nim jakiś konkretny pomysł, a wtedy to po prostu się działo i to tak wy, wypływało. Taki spontan, nie? Każdy mm -hmm. sobie coś tam... Po... Dokładnie. Dr... Dringolił. Dokładnie. A Maja powiedziała o pisaniu tekstów. To, to jest taki wątek, który mnie bardzo interesuje, więc nie wiem, czy się możemy nad tym teraz yy, pochylić. Czy chcesz z chronologią iść no, dalej? No i już sobie wrócę, no trudno. Bo no. interesuje no. mnie ten proces, bo piszesz teksty i po angielsku, i po polsku. Tak. I ciekaw jestem, jaka jest twoja geneza, że tak powiem, literacka, no bo nie jest łatwo napisać dobry tekst po polsku. Nie. To być może ludzie, którzy słuchają muzyki tylko tak od czasu do czasu, nie mają świadomości, ale żeby to dobrze brzmiało, to język polski jest dość wymagający. Połączenie pewnych elementów dźwiękowych musi być naprawdę spójne, frazowanie musi być dobre i tak dalej. Ty na no, najnowszej płycie napisałeś bardzo dobre teksty. Dziękuję. I ciekaw jestem, skąd u ciebie... O zacięcie literackie? Czy miałeś takie zacięcie literackie? Czy pisałeś wiersze do szuflady? Mm. Czy, czy, czy czytałeś mnóstwo książek? No to tak, zacznę od tych tekstów po angielsku, m, dlatego, że ja nauczyłem się angielskiego grając w grę komputerową, y, która się nazywa Jedi Outcast. I, I tam walczyłem na miecze i to była taka gra, gdzie właśnie się grało z ludźmi z całego świata, i, i tam należałem do takiego klanu, który się nazywał Deus Legio. I, i to był największy klan w ogóle na świecie, a ja tam byłem mega mega szychon. Mając <laughs> 14 czy 15 lat, już mogłem ludzi zbanować czy wyrzucić. Wiecie, to taka władza, jak się dostaje, będąc. Mm, no to może troszeczkę też Może trochę odwalić. Władza deprawuje zawsze słuchaj. Dokładnie, ale w pewnym momencie chyba mnie trochę tam poniosło i mnie wyrzucili po prostu z saklanu. Natomiast to, co wyniosłem, to był język angielski i nauczyłem się właśnie tam dosyć dobrze mówić po, po angielsku, a że słuchałem zawsze muzyki bardziej tej e, w języku angielskim. To jakoś tak prościej mi przyszło napisać teksty po angielsku. Te pierwsze zdecydowanie. No i później jak już zaczęliśmy grać, zaczęliśmy jeździć na trasy i tak dalej, to spotkałem parę osób, które są dosyć ważne w moim życiu, jak na przykład Andrzej Puczyński, który ma Izabalin Studio, on odpowiada za lata 90. w kraju i on mnie zaczął namawiać do, do pisania po polsku. No, i to tak jak mówisz, język polski jest dużo trudniejszy. Przemu wszystko brzmi często absurdalnie, Psz, kiedy no, to słyszysz. To, to nie jest muzyczny język, taki, Nie jest, absolutnie. Tak. Trzeba, trzeba umieć to zrobić, żeby to jakoś brzmiało. E, także, ale. to też tak... musi brzmieć i to musi mieć sens. I musi mieć i sens. Musi... To znaczy, wiesz, nie musi, nie? To no, tak <laughs> z okay. założenia, nie? Ale fajnie, jakby miało, nie? Nie bądźmy tak małoskowi, faktycznie. Mhm. Nie musi, ale u ciebie miało i to było. E, no i e, tak. No i... Ale to jest tylko chyba i wyłącznie jakby kwestia praktyki, tego, żeby to robić często i próbować pisać, bo to nie jest tak, że nagle się siada i jest niesamowity tekst, to jest też chyba wszystko kwestia pracy, żeby, żeby nauczyć się to robić. I, Ale i też tak. trzeba, trzeba mieć takie wyczucie, żeby to nie brzmiało cringeowo, bo naprawdę sporo... To jest bardzo blisko. Ta granica jest bardzo cienka. Bardzo, bardzo. I, no i to jest chyba najtrudniejsza. Tak. I próbujesz to z kimś, nie wiem, konfrontować? Na, na etapie tworzenia jeszcze tekstu czy to właśnie nie brzmi za bardzo nie wszystko przaśnie? nie wszystko aczkolwiek część tekstów tak mam takiego kolegę Vito Bambino do którego czasem dzwonię i po prostu go pytam czy on ma ucho czy to jest tego OK tego. tak bo on ma bardzo dużą zdolność do pisania y, właśnie dobrych tekstów a właśnie o to chciałam zapytać czy jest ktoś na polskiej scenie muzycznej y, Mając na myśli wokalistę, który według ciebie pisze równie dobrze albo lepiej od ciebie, i tutaj właśnie miał się pojawić Vito i pewnie y, Arek. No bo, Arek. Czyli uh -huh. raz Arek się też, bo to, to jest też człowiek y, ze wspaniałym piórem. Y, tylko może Człowiek nie jest pióra. do końca wokalistą, aż <laughs> tak, tak. Ale copywriterem muzycznym jest doskonały. Tak, tak, zdecydowanie. Zresztą mhm, i... Fryderyka dostał teraz. Gratulujemy oczywiście no. serdecznie i na ostatni pójdzie kloków pojawiły się też tak. teksty. Prognozy. Arka. Mhm. Tak, i tam mieliście podział jakiś na, na zwrotki też, prawda, czy nie? Nie było tak, że ty część napisałeś? Nie, to jest chyba całe. Cały tekst arka. jest arka. Tak, tak, tak. No, to były takie moje w sumie też. Ja tam zaczynałem dopiero też pisać, co prawda, na poprzednią płytę też już napisałem jakieś teksty, ale tam mm, czasem tak jest, że jest piosenka, do której ja po prostu nie jestem w stanie wymyślić e, niczego na tyle dobrego, co by mnie satysfakcjonowało, no i wtedy e, mam po prostu zdolnych kolegów, którzy mi mogą pomóc. Ja się w ogóle tego nie wstydzę, bo. E, ale to koniec chyba końców... pierwszy raz, prawda, tak, kiedy kon... zasięgnąłeś tej tak, pomocy, tak, tak. powiedzmy. koniec końców jakby to i tak chodzi o to, żeby piosenka była dobra, więc. No, e, była. Więc to, to... A tam splendor, czy czy jakieś tam inne rzeczy, to przyjdzie kiedyś indziej po prostu. Nie, no bo pojawia się po prostu taka myśl, że na przykład w utworze, który napisał pierwszy raz ktoś inny dla ciebie niż ty sam że to będzie ulubiony y, numer reszty świata mm -hmm, i masz takie mm -hmm. taki kur, no to, to jego tekst był, no przecież wszędzie śpiewam ja, a tutaj jest jego tekst no, tak, i tak. jest taki, y, ale to jest być może mobilizacja też dla artysty. Ja nie? się też staram walczyć z takim ego i z takimi e, rzeczami, które mnie blokują przed tym, żeby moja muzyka była jak najlepsza, bo chodzi o to, żeby po prostu była jak najlepsza. Kto jakby dołożył do niej swoją cegiełkę, to już jest mniej, mniej istotne, dlatego że to jest wszystko powinno być kolektywne. Kiedyś wzięliśmy na twój koncert naszego dobrego przyjaciela, którego Maja też bardzo dobrze zna, Tomka kawodarczyka, który się nie jakoś przesadnie interesuje muzyką, ale zobaczył cię na scenie i mówi: Wow, w Anglii mają takie powiedzenie big star in the making. Wow. Pasuje do niego idealnie, ale z drugiej strony, jak rozmawiałem z twoimi bliskimi, to wszyscy powtarzają, że ty masz jakąś taką blokadę przed tym, żeby stać się wielką gwiazdą, że ty okay. tak na dobrą no. sprawę. Yy, yy, nazwiska. <laughs> nie ale może coś, się, może coś w tym nie być. zdradza się swoich źródeł, także tak, tak. źródeł zdradzać nie będziemy, ale zastanawiam się właśnie, w którym ty jesteś yy, momencie, bo to określenie akurat mi się bardzo spodobało i wydaje mi się, że niestety dla ciebie, jeśli nie chcesz, to się dzieje. Okej, okay, ja myślę, że mam odpowiedź na to pytanie. Mm, odpowiedzią może być to, że ja po prostu ciężko jest mi wejść w ten taki świat popowy, mainstreamowy, który mnie obdziera trochę z wrażliwości muzycznej. Mm -hmm. Mm, przykładem bardzo dobrym jest piosenka Helena, która jest bardzo popową piosenką i okazała się też wielkim hitem. E, I pomimo to, że tekst jest bardzo e, takim mój, e, moją wrażliwością, tak jakby warstwa muzyczna, oczywiście teraz ją bardzo lubię, dlatego że, mm, że to no jakby dało mi bardzo dużo, ale pamiętam, że w momencie wydania ja zastanawiałem się nad tym, czy to jest to, jak ja chcę być Odbierany przez, przez publikę w Polsce, czy to jest ta muzyka, którą ja chcę grać? Dlatego, że dla mnie muzyka zawsze była formą mm, jakiejś takiej terapii wewnętrznej i yy... Pomagała mi w jakichś moich problemach, w gło... No Ale dlaczego nie można tworzyć, kiedy jest się szczęśliwym, prawda? No, być może to był wyraz właśnie tego. No właśnie, momentu widzisz, nieszczęśliwy artysta, twórczy artysta. Najczęściej tak być może tak właśnie Helena powstała na skutek samych super wydarzeń. Zdecydowanie. To, no, zdecydowanie tak. Tak było. Mam tak teraz, że jestem bardzo szczęśliwy ogólnie w życiu, więc no, nie będę na siłę się unieszczęśliwiał, mhm. żeby robić lepszą muzykę. E, I ona teraz jest inna niż, e, niż była wcześniej, ale tak jak właśnie mówię, to jest zawsze forma terapii taka, jaka ona jest, taka powinna być. Ja nie chciałbym się właśnie nastawiać na to, że, że teraz będę robił pop albo że będę w jakikolwiek sposób kalkulował to, co ja chcę mhm. robić, bo... Mm... Mm, przykładem jest na przykład Bass Astral X Ego, gdzie my kompletnie nie nastawialiśmy się na sukces, robiliśmy taką muzykę, jaka nam się podobała A sukces i to się okazało ogromny. sukcesem. To jest, mm. to, znaczy, to jest historyczny w ogóle projekt, mam wrażenie, na rynku muzycznym w Polsce, no bo to jest pierwszy taki od A do Z organiczny tak. projekt. To jest taki projekt, o którym się mówiło w kluarach, zawsze wszyscy mówili, byłeś na koncercie Bass Astral Ego, tak. bo na koncertach to się dopiero mm -hmm. e, dzieje. I nie to mieliśmy było... żadnego zaplecza mm. e, promocyjnego, nic takiego, to wszystko od ust do ust, po prostu od ucha do ucha. I... Jeszcze pozwolę sobie wrócić do tej Heleny, dlatego że na je, po jedno, w trakcie jednego z koncertów, ja widziałam tylko krótkie nagrania, to był ten ostatni e, koncert w Rzeszowie, Złowiłeś e, się. <grym> Wiesz, co tak, coś tam byłeś troszeczkę. No już troszeczkę pod dźwiękiem byłeś, ale być może, że to się źle nagrało po prostu. E, ale powiedziałeś coś takiego, a propos Heleny, i chciałabym też ten wątek e, rozwinąć. Wspomniałeś o ogromnym hejcie, który e, spłynął na ciebie. O czym, pomimo tego, że. Wydaje mi się, że wiem wszystko, nie miałam pojęcia. Mm -hmm. I. i byłam zaskoczona, kiedy to usłyszałam. Ty oczywiście przestrzegałeś przed tym, żeby piętnować ludzi w internecie i tak dalej, i tak dalej. A chciałabym więcej się dowiedzieć o twojej sytuacji. Co się wtedy wydarzało i co ty przeżywałeś i w ogóle jakiego rodzaju był to hejt, bo ciężko mi sobie to wyobrazić. Napisali do mnie Fanek, takie... Fanek, które są złe, że masz dziecko. To to bym była w stanie zrozumieć okay. w drodze, wiesz. Ja myślę, że mogło to być powiązane w jakiś No właśnie. E, taki niewerbalny oczywiście, ale tak, no myślę, że że coś w tym mogło być. Natomiast no, dostałem od tych takich najwierniejszych fanów, dostałem tak obraźliwe w ogóle wiadomości. Że zrobiłeś pop? Tak, że co to za gówno, że co to za wróć do męskiej muzyki i tak dalej, że co to za... No, co... Nawet nie będę mówił, no nie? No bo to są brzydkie stwierdzenia. No no i to były prywatne wiadomości. wiadomości. Prywatne, prywatne, tak, tak, tak. tak. Na no Instagramie i... czy... Też, tak. Mhm. No. Mhm. Eee, i... No I było mi przykro w sumie przez jakiś czas, bo tak jak właśnie też powiedziałem, to jest taka m, piosenka, która... Ma dużą wrażliwość w tekście yy, no i nie rozumiałem tego, jak można w ogóle obrazić kogoś za, za taką piosenkę. Nie? Ale, ale potrafiłeś właśnie wtedy sobie tak myśleć, że masz to w dupie, bo ty wiesz ile emocji w to włożyłeś i potrafiłeś się zdystansować. Czy jednak potrzebowałeś jakiegoś wsparcia, żeby y, ten proces sobie spokojnie przejść? Myślę, że potrzebowałem przejść. wsparcia. Yy, co prawda nie terapeuty wtedy, ale no myślę, że Ani, yy, mojej żony i ona mi bardzo pomogła. Bo to też jest tak, to jest tak jak gadałem kiedyś z Vito o tym, że, że kurczę, że, że na 100 komentarzy, które są dobre, zobaczysz jeden, który jest no to, zły i po prostu o nim zawsze, myślisz. Nie? I to jest tak. Ale, ale no. co? jak sobie... Po, znaczy Jak słyszałem o tym, właśnie o tym zjawisku hejtu po, po Helenie, to sobie przypomniałem taką historię Boba Dylana, który z muzyki akustycznej przeszedł w elektroniczną. Nie wiem, czy pamiętasz taki moment, to były lata 60., kiedy porzucił właśnie muzykę akustyczną, zaczął grać elektronicznie. Jest filmik na YouTubie z fanami Boba Dylana po pierwszym koncercie, który zagrał elektronicznie. Jak oni go do kamery obrażają. Właśnie mówią, że. Jezus. Naprawdę. I to jest. I to jest... Myślę ci później linka, bo to jest niesamowite. I oni byli w stanie przed kamerą obrażać swojego idola mówiąc, że... No, ale jak oni go muszą kochać, że go tak nienawidzą tak, tak, nie? Tak tak, no, tak, tak, tak. Że to miłość miłości nienawiści jest bardzo niego, blisko. Także odbiera im to, co no. w nim pokochali. Ja myślę, że trochę to, trochę tak jest. ja myślę, że to był trochę ten mechanizm, co, że kiedy tak. tak naprawdę ty mm -hmm. z kloków zacząłeś Z, z, z tak. w projektów, no. I później... Troszkę romansując z popem, tak? tak. Więc takie to jest, to jest rozczarowanie dla tych najbardziej konserwatywnych pewnie. Tak, ale z drugiej strony jakby chciałem się trzymać przy tym, że sobie postanowiłem, że zrobię ten popowy hit i że podbiję stację radiową i udało mi się to. I mm, na razie nie mam z jakiejś większej ochoty tam wracać, dlatego że Chyba wolę robić taką bardziej alternatywną muzykę dla mnie, która mi się bardziej podoba. Po prostu, ja że... też myślę, że to jest trochę taki mechanizm, że ten hejt na ciebie bardziej, bardziej do ciebie docierał, tak jak powiedziałeś, 100 komentarzy, jeden negatywny, dlatego, że ty właśnie nie jesteś typem mainstreamowca. Mhm. Ty, nie spływa to jeszcze po tobie, bo nie macie wszędzie tak dużo, wtedy byś tak. nie nadążał za tym, wtedy byś nie... A ty jesteś rzadziej na Instagramie niż przeciętny artysta, nawet z niższej półki ludzie po prostu się... ostatnio mieliśmy by... Może to jest rodzinne właśnie. Karasia, który śledzi 7 tysięcy osób, a jego śledzi zero. <grystanie> no to... <grystanie> to prawda. No, <grystanie> no więc prawda. właśnie o tym mówię, że ty nagle zobaczysz negatywny komentarz i, i, i trochę zwalacie cię z nóg, bo ja znam mhm. to uczucie, to jest taki ścisk w żołądku, taki, taki tak, jakby tak, ci tak, ktoś... Tak, tak. Straszne, no, no niemiłe, strasznie strasznie dziwne uczucie. A gdybyś był w tym świecie i byłbyś go nauczony i, i miał to w nosie, mm -hmm. to w ogóle byś tych komentarzy nigdy nie zauważał i, i podejrzewam, że nie wiem, może być tak w przypadku Mroza chociażby, nie, że on jest jednak bardziej mainstreamowy w, w pewnym tak. sensie niż ty czy Wito i myślę, że on by nawet na to nie zwrócił uwagi, bo jakby miał patrzeć na to, czy, czy ludziom się to podoba, czy nie, to by nic nie zrobił, tak, szedł po prostu. Tak, a, jakąś swoją z myślę, że każdy. On w z nas... drugą stronę no. ewoluował z kolei, mam wrażenie. Tak, tak, ale każdy z nas, nawet mrozu, nawet nasz e, Alfa Retro, nasz przyjaciel <grym> e, Mrozu, e, serdecznie pozdrawiamy. E, tak, to nie ja mu nadałem tą ksywkę, żeby nie było. E, Możesz <grym> e, też powiedzieć o genezie. Tak, tak, to m, Bartek Królik nam wszystkim ponadawał ksywki. E, no i mrozu <grym> dostał Alfa Retro. A gdzie ty? E, ja mam e, taką ksywkę e, Mysterious Scream. <grym> Tak. No. Scream, mysterious scream, Scream. 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 Tak. tak, bo bawię, okay. bo, <noise> tak e, no i myślę, że nawet Łukasz ma tak, że jak też zobaczy coś... No wszyscy jakby wkładamy uczucia w tę muzykę i e, wszyscy mamy uczucia i i zawsze jak ktoś cię obrazi, to po prostu przez chwilę chociaż jest przykro. Ale myślę, sprawę. że są mechanizmy, które pomagają sobie z tym radzić absolutnie. Tak. Bo jest jednak... Ja też walczę ze sobą, żeby to nie było tak, że już w pewnym momencie będę na to tak uodporniony, że już w ogóle... Pewnie. No bo, no, bo, to bo jednak to jest wrażliwość, wrażliwość jakaś i chcę, chcę być wrażliwym człowiekiem i nie chcę się tego wyzbywać z siebie, bo, no bo czemu jakby? Dlaczego ktoś ma mi odbierać moją wrażliwość przez to, że jest dla mnie niemiły? No. Ale a propos tego, co powiedziała Maja, to mi się wydaje, że ty w związku z tym, że już sobie poromansowałeś trochę z mainstreamem, dobrze wiesz, że masz takie narzędzia i taki potencjał, że spokojnie byś sobie tam Mógłbym poradził. To zrobić, tak. I mógłbyś to zrobić, więc mówisz okej, okay, jakby to jest coś, co jest odhaczone, tak. ale tego nie chcę i bawię się po swojemu. I to jest Natomiast coś, coś że, jest tak, nawet, żeby nie było, to jest bardzo trudne. Żeby mhm. zrobić dobrą piosenkę popową, to jest naprawdę bardzo mhm. trudne i bardzo dużo czasu na to trzeba poświęcić, bo właśnie wydaje się, że to jest takie super easy. Nie. Absolutnie. No, nie wiem, komu się tak wydaje tam na ulicy Marosową. A, ten, co, ten po lewej to... Co... <laughs> Dokładnie, tam A Aha, dobrą piosenkę dobre. disco polo jest łatwo zrobić? No myślę, że łatwiej zdecydowanie, no. Okej. Okay myślę, że tobie byłoby zdecydowanie trudniej, prawdę mówiąc tak. Ja kiedyś próbowałem nawet zrobić piosenkę disco polo, no i nie umiałem tego zrobić. Nie, ty masz czy za dobry głos na disco polo? Myślę, o że może tak jest i po ty, prostu nie. też za, za bardzo jakieś takie mam pomieszane myśli, jeżeli chodzi o muzykę, żeby zrobić takie coś tak, tak prostego coś. A jakbyś ty. zrobił taki projekt, że zrobiłbyś projekt disco polo, ale incognito, żebyś po prostu wy i gognito. <laughs> Ale po co? <laughs> Danie, po co? Żeby nakręcić ten film dokumentalny. A to, to jest dobry pomysł. Ja myślę, że mógłbym jeszcze błażej Króla na gitarę wziąć i byśmy tutaj po prostu... No Błażej z... byłby I... akurat... się na festiwalu w Ostródzie, na głównej scenie występuje. Myślę, że Błażej I by się by w tym odnalazł mascy. świetnie. Tak, na właśnie przedwczoraj się widziałem z Błażejem w Krakowie i, i zaproponował mi, żebyśmy zrobili zespół na Eurowizję w przyszłym roku. No to jest coś... I najbłażej no tak on taki ma śwież, śmie śmiesznie mówi dosyć, a e, tak mówi, że no i byśmy zrobili. Ja bym mu tam grał na gitarze, o a ty weź był tym głównym takim, który tam śpiewa, i, i byśmy pan mieli tam. <grystanie> Wszystko. Ja jestem za. Totalnie jestem za. Myślę, że Błażej o Boże, Błażej. to było coś wspaniałego no. zobaczyć was na Eurowizji. Ale jeszcze wrócę sobie. Ja będę tak dzisiaj podróżować, dobra? Dobrze. Pewnie. Do tej y, Lajli Erika Claptona, czyli tego waszego pierwszego wykonu oczywiście ja, przez to, że ja tam nie, nie umiem tekstu w ogóle. Ale, ale, <grafię> ale tego w ogóle scream sły... jest taki, że wow. Nie? nie słychać tego w ogóle. Jest to dostępne y, na YouTube. Może wrzucimy to w opisie w ogóle do odcinka, żeby było łatwiej znaleźć. Ja pr przecież pamiętam tą całą Twoją karierę, śledziłam to, a mimo to, jak sobie to wczoraj jeszcze odpaliłam, byłam w ciężkim szoku, bo wydawało mi się, że ty zrobiłeś gigantyczny progres wokalny. A jednak. A, tymczasem... nie. <grafię> jednak, nie. a jednak, kurde, zrobiłbyś coś z tym. No mógłbym. <grafię> a, a jednak tam jesteś fenomenalny. Wiadomo, że pewnie y, słyszysz pewne rzeczy i bolą cię trochę uszy w niektórych momentach, ale y, jakbyś miał powiedzieć, co przede wszystkim y, robisz teraz lepiej niż wtedy, bo ty jesteś naturalnym talentem. To też jest bardzo ważne. Mm -hmm. y, trzeba to podkreślić. Nie uczyłeś się śpiewać. No. Dlatego być może tak bardzo przypominasz siebie sprzed lat, bo nie zatraciłeś tego, co jest ogromną wartością, bo jak ktokolwiek włączy ten film, to powie wow. Mm -hmm. To nie jest coś, że o kurde, ale się wyrobił. Tylko będziesz dokładnie tym samym igorem, brzmisz dokładnie tak samo, no, w prawie. To Troszeczkę, ale też inny czas. Tak. No, ja myślę, że zdecydowanie popracowałem nad tym językiem polskim. I tutaj też wielkie podziękowania dla Bartka Dziedzica za to, że on po prostu mi kazał śpiewać w pewnym momencie, że mówił mi otwarcie, żebym się po prostu już zamknął i żebym zaczął śpiewać, jak, jak, jak po prostu wokalista. I on mnie nauczył trochę bardziej śpiewać, nie tylko właśnie emocjonalnie intonować. Tak, tak to ładnie nazwę. <głos> 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 I to jest to. Myślę, że dykcja takie. Takie rzeczy, które dają już po prostu warsztat. A, a to, że tam, nie wiem, ile to lat temu było to nagranie? To... 2016. Okej, okay. 6 plus 4 to... <grym> to... <grym> 10 plus <grym> 3, 13. <grym> 2016? Nie. Niemożliwe, wcześniej lat to było. temu to było. Tak? 16, mi się wydaje. E, Niemożliwe, to czy... musiało być dużo wcześniej. To było 9 lat no. temu. No to więcej niż 9. Jak, jak szesna... Więcej. 16, więcej. No, no nie, no to... Ja myślę, że 16. Nie, 16, nie, ale 16 to jest... 7 lat temu. To jest, to jest za mało. Ale na, na, na YouTube, jak odpaliłem ten film wczoraj było no. dodano 9 lat temu. Ale dodano 9 lat temu, ale nie wiem, kiedy był nagrany. Ja myślę, że dodano, znaczy, że z 10 lat temu to nagraliśmy okay. jak nic. Okay. No. Okay. Okay. no dobrze, ale to jest jakby. 16 nie... lat miałeś na pewno. Tak, Te, no tak. to nawet więcej. To więcej. Yes, je. Je. Rane boska. To, 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 to 16 lat, 16 prawie. lat temu no ta, 15. 16 lat temu, no tak, 16 lat temu. Czyli widzisz, popieprzyło mi się 16 lat z 2016. No tak, e, ale że że to blisko. 16, 16, to się tu zgadza. No, no i myślę, że to jest to, że nauczyłem się po prostu jakoś tak lepiej sobie radzić ze swoim głosem. No my Zdecydowanie mniej pijemy teraz niż, niż wtedy, bo wtedy jakby mieliśmy takie podejście, że jak wyszliśmy bez wypicia piwka na scenę, to żadni z nas rock and rollowcy, dokładnie. Teraz im, im jestem starszy, tym, tym bardziej doceniam jakby trzeźwość. W robieniu muzyki, i wtedy jakby mam z nią jakieś takie większe połączenie zdecydowanie. A Maja powiedziała o tym naturalnym talencie, i to jest coś, co mnie bardzo interesuje, bo jak się taki talent odkrywa? To znaczy, w którym momencie swojego życia ty stwierdziłeś, kurczę, to co się wydobywa ze mnie, to jest coś wyjątkowego. Nie wiem, czy oczywiście miałeś taką refleksję, no ale w związku z tym, że jesteś naturalnym talentem, a nie tylko gościem, który marzył o tym, żeby śpiewać i się uczył śpiewać, no to pewnie miałeś taki moment, w którym to zauważyłeś, że to działa. E, miałem. To było chyba koniec podstawówki. Tak myślę, że zacząłem sobie śpiewać. Ja też nie miałem nigdy takiej mutacji hardkorowej, że nie przeszedłem, tylko ja to tak płynnie jakoś totalnie mi to e, e, weszło. I pamiętam właśnie ten moment, że ktoś mi powiedział, że nawet nieźle śpiewam, a ja po prostu sobie tak śpiewałem dla fanu, dla siebie. Pod oknem krzyczałeś, mamo! I właśnie ten głos jest... Dokładnie, rzuć picie! I, i tak było. E, no i tak sobie śpiewałem i śpiewałem. Jak to się stało? Myślę, że ja po prostu słuchałem bardzo dużo tych klasyków rocka. Wtedy plus i to miało największy, myślę, wpływ na to, dlaczego się tak stało, a nie inaczej. To jest to, że to był ten okres właśnie buntu, gdzie wszyscy mi mówili, że to jest głupota, co ja robię, więc ja się tak zawziąłem po prostu w tym. Żeby im udowodnić, że to nie jest w ogóle głupota, że e, tak naprawdę myślę, że to dzięki mojej rodzinie, która mi mówiła, że to głupota właśnie się stało tak, jak się stało, bo się chciałem zbuntować. Czyli nazwę na już mam i odmrożę sobie uszy, ale z racji tego, że słuchałeś tych klasyków i chciałeś brzmieć tak po amerykańsku e, trochę, to masz taką zdolność w ogóle do imitacji ludzi albo... Miałem taką tak? kiedyś bardziej, tak, teraz. E... Bo to też jest kwestia dobrego słuchu właśnie i tak, możliwości. Tak, 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 tak. Myślę, że no, no coś tam coś. kogoś mi spardiował? <laughs> eee, nie wiem kogo. To przed Bartka. pięknie, ale, ale może kogoś z polskiej sceny muzycznej, to zawsze wiesz. Bartka Boże Boże. Jezus, nie wiem kogo, kurczę. No, no, no zastanów się. Weź i... mnie, weź mnie. Yy, nie, wolałbym nie, <laughs> ja nie mogę. się nad tym i później to po prostu... No, dobrze. Kobietę trudniej spardiować mężczyźnie, tak mi się wydaje. No tak, no, to najbliższy przykład. Właśnie Chociaż kol... ja mówiła, że może dubbingować małych chłopców, więc... Tak, o. tak się okazało. Mhm. Tak? A mogłabyś w A ty dubbingowałeś zresztą? Dubbingowałem, tak. To jest super zabawa w ogóle. Super, no. 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 Super, super. No jeszcze może kiedyś będzie y, sposobność y, ku temu. A Vito Bambino potrafisz naśladować? Właśnie Wito średnio, bo Wito ma taki, ma tak charakterystyczny wiesz, ma głos. Taki, no, I on tę wymowę ma też. Właśnie zacyficzny. On jest jak, jak on taki lay down, wiesz. Tak. Jest. Mój tata dobrze to jest, to jest powiedział, że on jest jak taki wkurwiony dzieciak śpiewa, nie? <głos> <głos> Trochę. <głos> no na pewno ma tą taką manierę, no. że taki jest może tak. nie wkurzony, ale Ja bardzo szanuję, że Witowa właśnie ma taki super swój styl i to, to jest, jest odporny w ogóle na tak. zmiany, bo on też romansuje z mainstreamem strasznie a cały czas jakby jest. Dokładnie, dokładnie. Sobowo. Męskie granie. Teraz już chyba czas, żeby zacząć w ogóle ten temat. Ja tak. bym chciała wrócić do historii. Wydaje mi się, że to był 2019 rok. Pierwsze męskie komisie. granie. Pierwsze męskie mm -hmm. granie, ale ta sytuacja z zalaną e, małą sceną, czy to było jeszcze wcześniej? Dużą sceną. Zalana zalaną dużą sceną, tak. Sceną, tak. Nie, to był rok wcześniej, 2018. 18? Tak. Okej. Okay. No to opowiadaj. Yy, ale chodzi o koncert Basa Stralixigo? Tak, 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 bo okay. to było wasze pierwsze yy, męskie granie. Tak, nasze prawda? pierwsze męskie granie. Dostaliśmy w ogóle od, od razu super godzinę. To było w żywcu, graliśmy o godzinie 23.00. Yy, do, teoretycznie do godziny 23.30, bo 23.40 już grała duża scena męskie granie orkiestra. Wtedy tam był Dawid, yy, był yy, za Krzysztof Zalewski i był Cortes. To było to tak, męskie tak, granie, tak, gdzie tak, był tak, początek. Tak, tak, tak. tak. Yy, i No, i graliśmy sobie ten koncert, i okazało się, że im tam zalało właśnie sprzęt na dużej scenie. I, i co chwilę tylko dostawałem informację, yy, b, Aha, bo koncerty na małej scenie trwają 15 minut to jest bardzo szybka akcja. No i przez to, że im zalało właśnie yy, tam yy, sprzęt, no to musieli go wymieniać. I, i tak, i nawet przy tak dużej yy, produkcji jak męskie granie, nadal trzeba pojechać do hotelu po inny komputer. Więc po prostu to. Troszeczkę czasu zajęło i my z tych 15 minut nagle nam się zrobiło 45 grania, e, ciągłego takiego, bez przerwy, dobrze mieliśmy materiał w ogóle przygotowany na to, e, no i tylko co chwilę słyszałem, że jeszcze jeden, jeszcze jeden numer, jeszcze jeden, jeszcze jeden, aż w końcu prawie zagraliśmy godzinę, czyli tyle, ile męskiej granie orkiestra. Mm. No i, no i w zasadzie tyle. No i dostałem... Zresztą gromadziliście bardzo dużo ludzi wokół siebie, tak? Tak, no tak, nie było nic konkurencyjnego, ludzie czekali na. Wszyscy słuchali nas e, wtedy i to, to, był, to było super przeżycie. Mm, takie, że, że poczułem wtedy, że naprawdę mamy wielką moc w tej muzyce, którą gramy. Super moc. Super, super <grym> moc, tak. E, no i potem jakby to był ten moment, kiedy ja zostałem wzięty po prostu do orkiestry, po tym właśnie, co tam zrobiliśmy. To było wtedy, wtedy te, to wydanie z Nosowską, z Czyli organkiem. rok później sobie i wam numer. Tak jest. Na tak dziesięciolecia. Jest. Czyli mhm. zaczęło się z, z przytupem od deszczu i to, ten deszcz towarzyszy często męskiemu graniu, ale to już jest, podejrzewam, tak. że ty nigdy na niego nie będziesz narzekał w związku z tym, co, wam, co wam dał. Ja tam jestem pod dachem na stanie zawsze, więc to jest, jest OK. a nawet jak jest też deszcz i pada na ludzi, to mam wrażenie, że oni się w ogóle tego nie boją i jest jakaś taka lepsza też atmosfera, w ogóle wszyscy się tam bawią w tym deszczu. Tak, bo już wtedy się nie ma czym y, przejmować, ale to był też taki dowód na to, że to jest projekt, który oczywiście jest komercyjny, jest projektem, który zrzesza takich w pewnym momencie najpopularniejszych polskich artystów, czy może najlepszych polskich artystów, ale jednak projekt, który sięga po ludzi z innego świata, bo ty byłeś z innego świata, ty nie byłeś w tym środowisku muzycznym. Tak, ja w ogóle tę branżę poznałem dopiero przez, przez męskie granie, dlatego że my się tak jak też mówiliśmy wcześniej, my się jakoś tak zupełnie bokiem wbiliśmy do. Yy... Do, yy... Ale właśnie, że ktoś to zauważył, że się nie obrażał na to, że jesteś goście z Krakowa, kurde robią karierę i wypełniają hale, tylko tak. weźmy ich. Myślę, nie? że tutaj właśnie, Krzysiu Bąk z agencji Live, który jest odpowiedzialny jakby za męskie granie, zauważył, że my sprzedajemy po 60 tysięcy biletów na, yy, na trasie, nie będąc w ogóle jakby kojarzeni przez I naszą że was branżę. Potrzebują po prostu. I że po prostu krakusy. chyba fajnie by było nas, nas yy, wziąć, bo wtedy kiedy. My sprzedawaliśmy hale to, to inne zespoły grały, kurczę, w klubach na tysiąc osób, więc to jedynie był Dawid taki, który też jakby sprzedawał tego tak. typu, tego typu miejsca koncertowe a my to zrobiliśmy w ogóle z muzyką totalnie anglojęzyczną w ogóle, sami sami bez, bez pomocy dużej wytwórni i tak dalej więc śmiem twierdzić że mieliśmy większy sukces niż, niż Dawid bo Dawid miał dużą pomoc jakby bo tak, no Dawid był mainstreamową postacią Dawid w początku był, tak. jako dziecko talent. Tak również pozdrawiamy Dawida serdecznie. Pozdrawiamy. Jego Rzecz będziesz na jego będziesz W 2020 później był ten 2020 rok bardzo trudny rok dla całego świata muzyki dla całego świata mhm. w ogóle niezależnie od Branży i od człowieka, i e, to był świt, i, i mówię o otworze. Tak. I tego męskiego grania wtedy nie dało się przeżywać, oczywiście z, tak, jak <laughs> zwykle. My trochę już zapomnieliśmy, że w ogóle ta pandemia nas dotknęła, bo no, wróciliśmy właśnie, do normalności. Też o tym ostatnio. A to był. W, ja pamiętam, no, że to, to, to był taki dziwny moment. Z jednej strony, smutny bardzo, mhm. bo siedzieliśmy przed komputerami w swoich domach. Tak. Oglądaliśmy y, Ciebie przede wszystkim, oczywiście, tak. byliśmy tam dla Ciebie i to było takie. Kurczę, czy kiedyś jeszcze będzie tak jak no. y, wcześniej, że będziemy tam razem skakać pod sceną i wszystko będzie ekstra? A jakie artysta ma myśli? Bo to też musi być bardzo ciężki moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że twój chleb tak naprawdę e, jest ograniczony przez te... Został zjedzony przez, te, przez to, się, wirusa. Dokładnie, dokładnie. Podskubany przynajmniej na pewno <grym> tak, 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 tak. mocno, a nie wiadomo było, co się wydarzy dalej. Nie graliście z publicznością, tam prawie nikogo nie było. Dokładnie. Mieliśmy tak, że do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy nam, czy mogą nam wpuścić nawet chociaż takie tysiąc osób, czy, czy, czy kilkaset osób. I do ostatniej chwili właśnie to było pod znakiem zapytania, bo ludzie tam czekali w ogóle z boku przy tej górze Żar, gdzie to się odbywało, czekali z nadzieją, że ich wpuszczą. No niestety się nie udało to, tego zrobić. Najbardziej mi było szkoda w sumie Błażeja i Dari, bo to, to było ich pierwsze męskie granie. Ja już przeżyłem jakby te no tak. tłumy ludzi i, i no i też chciałem, żeby oni też mieli jakby m, mogli, to mogli to zrobić, tak. Poczuć, Dari się to udało rok później, niestety tak. Błażejowi się na razie to jeszcze nie udało. Co prawda, zagraliśmy tą orkiestrę też wtedy, rok później, kiedy była inna orkiestra, ale to jednak już nie jest to samo, no bo wtedy byliśmy jedyną orkiestrą, a to już były dwie. No i tak, a nagranie do kamer nie jest fajne, no, no bo to jednak po to się gra ten koncert na żywo, żeby tam byli ludzie i żeby był jakiś odbiór, jakiś. Wymiana energii. Wymiana prawda? energii, bo to dokładnie. To jest bardzo ważne, bo mi się wydaje, że gdyby się grało do kamer, to granie non-stop tych samych kawałków szybko by się znudziło. W, no w ogóle koncerty go... nie miałyby za bardzo sensu. No to no jest tak, już tak, kolejna tak, sprawa. Ale, już. ja się nad tym zastanawiałem, czy jeśli ty, powiedzmy, napiszesz kawałek, który przez chwilę ci się podoba, to, bo to pewnie tak jest, a później już widzisz w nim mankamenty. Jest dokładnie tak. E, później już pewnie stwierdzasz, że masz go dość, ale musisz go grać mhm. na trasie. Przychodzi taki moment, w którym sobie myślisz, ja mam dość tego kawałka, nie chcę go grać, albo mi się znudził, albo mnie wkurza. No pewnie i to mam bardzo wiele, bardzo wiele takich numerów, które po prostu czasem już odpuszczam, bo już nie mam, nie mam na to ochoty, żeby je grać, a dla mnie najgorsze, w, ja nie po to zostałem muzykiem, żeby wpadać w jakąś taką rutynę, no nie? Że, że muszę to robić i że tak jakbym codziennie chodził do biura i pisał dokładnie te same papiery, dla jakichś ludzi, no to dokładnie muszę te same piosenki zagrać. No i właśnie to, to jest, tego nie chcę robić. I dlatego cały czas pracuję nad tymi setami koncertowymi, żeby je ulepszać i, i zmieniać trochę, przearanżowywać te numery, żeby one dla mnie były nadal ciekawe, żebym mógł przekazać dalej te same emocje, które, które miałem pisząc je. E, no Ale bo, czasem czujesz tę presję publiczności, że ona wymaga, żebyś jakiś banger bęg, zagrał, nie? E, tak i. No i Ale wtedy... to pewnie nie jest tak, że wszystkich bangerów nie lubisz. Nie, tylko... nie absolutnie nie nie, 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 Są takie numery, które gram od lat i nadal je bardzo lubię, i, a są też takie, które gram od lat i już po prostu mi się znudziły. I, no i nie ma, na to, nie ma na to sposobu jakoś. No można właśnie trochę przearanżować, coś pokombinować muzycznie, tam, żeby się coś zmieniło. I tyle. No. Ty i tak masz ADHD muzyczne, no bo jednak się poruszałeś w bardzo różnych stylistycznie projektach, i wydaje mi się, że to jest coś, co Ciebie charakteryzuje i na koniec to zebrałeś pewnie trochę w swojej solowej płycie. I zastanawiałem się, jaka była inspiracja przed powstaniem Bass Astral X i muzyczna wasza, w sensie czego wy wtedy słuchaliście, bo czego słuchaliście przed Clock Machine, to już mniej więcej wiemy, że to była klasyka, ale skąd właśnie inspiracje do, do powstania tego projektu? Wtedy wyszła płyta Aviciego. Pamiętam, e, taka znana bardzo, i wyszły dwie wersje. Wyszła e, mixtape'owa taka, gdzie on sobie jakby sam e, robił taką elektroniczną, i wyszła ta dla mainstreamu. I my tą dla mainstreamu odrzuciliśmy i wzięliśmy tą, co on zrobił. I no i właśnie dużo słuchaliśmy tej elektroniki Aviciego, i tak stwierdziliśmy, że fajnie by było, może właśnie połączyć te style, które już e, znamy, z tą muzyką elektroniczną. Ale my się, no, tak, jak, tak jak mówiłem, my się w ogóle nie spodziewaliśmy tego, że to cokolwiek z tego będziemy przerobili. Robiliśmy trochę numerów kloków na, na elektronikę, tak żeby po prostu mieć materiał, jak pojedziemy nad morze, grać na, na, na ulicy. No i, I tyle, i zarabialiśmy po 100 złotych dziennie, mieliśmy na, na obiad, spaliśmy na ziemi, i tyle. No. I się żyło, tak? I się żyło, no dokładnie. Kurczę. Tutaj y, pograliśmy na fliperach, tutaj coś popływaliśmy w zimnym morzu. Polskim. A, graliście elektronikę na ulicy? Tak. Ale no. to jak to wyglądało? Bo to, wiesz, mieliśmy, przeważnie no się na spotka na ulicy na jakieś akustyczne granie, wiesz o co chodzi? Znaczy, no to wyobraźcie sobie, że my mieliśmy dwa głośniki, mieliśmy e, piec gitarowy, mieliśmy gitarę, e, e, jakieś takie sampelki i tak dalej, komputer oczywiście. Pakowaliśmy się w Krakowie do pociągu z tym, na plecach nosząc te rzeczy i jechaliśmy nad morze, no nie? Więc... E, boso, co po niektórzy. E, Kuba jeszcze boso to robił. <śmiech> 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 Więc e, myślę, że... Znaczy to byliście takim dość wyjątkowym składem, który gra na ulicy, czekając na to, aż ludzie im rzucą pieniądze. No, bo... Dokładnie, tak, ale tam zbieraliśmy po naprawdę bardzo dużo osób tego słuchało i, i wtedy tak zaczęliśmy myśleć, kurde, może to, może to jest niezłe w sumie, co my robimy. Niesamowite jest, że i tak się poszukuje tego potwierdzenia, nie? Tak, tak, tak. To, A czy my też bardzo czuliśmy tą, tą rzecz i to było dla nas super świeże, bo wtedy w klokach się trochę zaczęło psuć? I, I to był taki moment, że my sobie tam zrobiliśmy e, przerwę taką wakacyjną i sobie zrobiliśmy ten projekt właśnie. To I teraz to. przez te wszystkie przeżycia dochodzimy do tego, co tu i teraz, czyli nowe męskie granie 2023. Tak. Jest ten singiel Supermoce. On jest supermocny, jest świetny, klip jest nie wiem czy lepszy, bo jednak chyba bardziej przywiązuje się do y, tej treści muzycznej y, mhm. niż wizualnej. Y, jak tutaj wygląda współpraca wasza? No, oczywiście wszystko jest jeszcze w tym etapie prób, ale musieliście stworzyć numer, napisać teksty. Y, czy komunikowaliście się, dzwoniliście, dogrywaliście się? No, to jest super ciekawy aspekt, który znacie tylko wy, więc. Mhm. No to spotkali, spotykaliśmy się przy tym numerze chyba trzy razy, zdaje się. No i siedzieliśmy także od rana do wieczora po prostu w studio, rzucając pomysły na teksty, na, na muzykę i tak dalej. To jest jakby wszystko jest naszym wspólnym tworem. Tutaj może ktoś wymyślił jakieś hasło, ktoś tam coś innego, natomiast każdy dorzucał po prostu do, do tej kubki jakieś swoje pomysły. Tutaj... A jeszcze tak dopytam, jak mm -hmm. ten proces wygląda wcześniej? To znaczy, że. Ktoś wam proponuje, że wy we trójkę zrobicie kawałek, a wy między sobą decydujecie, nie wiem, kto go wyprodukuje, kto go zagra i tak dalej. To jest wszystko już jakby od was zależne, wy jesteście szefami tego projektu wtedy? Tak, jest, tak. tak? Nie, nie ma nic narzuconego z góry, że słuchajcie, mamy do takiego gościa, on zrobi hicik, a wy go. Czasem jest, wy, troch... wyśpiewacie. Może nie tyle co narzucone, co zaproponowane, i to są zazwyczaj dobre propozycje, bo tutaj dostaliśmy propozycję właśnie Kuby Jak Galińskiego. W to może jest to wasza mm -hmm. wspólna decyzja. Tak, Kubę Galińskiego <laughs> propozycja była i no i nam się spodobała ta propozycja, jest świetnym producentem, więc. To, to, to był super pomysł, pomysł. Ale nawet nie wiedziałeś o tym wcześniej do końca, nie? Nie współpracowałeś z, Współpracowałem z tym wcześniej, też. tak? Tak, tak, tak. Jakby każdy z nas Czyli współpracował. Czyli każdy wiedział, że to każdy będzie wiedział, dobry to pomysł. To jest, tak. 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 Więc to... To było fajne. Przy pisaniu tekstów oczywiście Vito był naszym skrybą, tutaj trzymał, on trzymał notatnik i wrzucaliśmy hasła i on zapisywał i później to jakoś tak łączył, starał się łączyć to w sensowną całość, dlatego że z naszej trójki myślę, że on po prostu jest najbardziej doświadczony. Ale to jest niesamowite, że on będąc dwujęzyczny de facto, mhm. a może nawet trzyjęzyczny. Tak. Pan angielsku też mówi świetnie, że jest w stanie pisać tak dobre teksty po polsku. Tak, czasem się pyta, czy można tak powiedzieć coś na przykład. Nie? I wtedy... no to jest fajne, bo on tak, się pewnie nie zastanawia. To jest nie jego A ja z kolei się zastanawiam, czy to jest taki proces, który wydziela jakieś niesamowite endorfiny, bo właśnie sobie teraz wyobrażam taką sytuację, że siedzę z kimś w studiu, rzucamy hasła, powstaje z tego muzyka i wyobrażam sobie, że tak mi odwalają endorfiny z radości, kiedy coś fajnego powstaje, że to jest pewnie nie do ogarnięcia proces. Czy dla was już y, weteranów polskiej sceny muzycznej nie ma y, to, y, nie, no, nie, nie wzbudza to aż takich y, wyegzaltowanych emocji? Nie, no mega się jaraliśmy tam, szczególnie Łukasz, który jak, jak jest y, w ciągu pracy, to on chodzi w kółko cały czas i, <laughs> i sobie potańcuje. Y, mam nawet takie filmiki. Jak to po niektórzy przez telefon rozmawiają. Dokładnie. E, no ale jakby cały ten mm, proces tworzenia zaczyna się od Jakieś takie, nie wiem, że e, słuchajcie, mam jakiś taki, taki basik, tu, 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 te, i mam do tego takie florze. Że... to jest tak, no nie? i od tego zaczynamy. I to się jakoś tam rejestruje po prostu na komputerze, i, i tak to działa. I od tego powstaje później supermocę piosenka. No i jak później siadacie i macie już te supermoce, to. Myślę, że tytuł jest nieprzypadkowy, bo tak. gdybym ja coś takiego stworzyła jak Supermoce, to myślę, że w ogóle bym chyba wyjechała i leżała i mówiła sobie, ja jestem zajebista. <grym, <grym, no chyba takiego. jest sukces piosenki, tak mi się wydaje. Jest no. numer jeden na karcie cały czas, więc a przebić te wszystkie teraz... Yy... Bardzo trudno. Jak ja się dowiedziałam o waszym trio i, i pomyślałam sobie, kurde, no. po pierwsze... Yy, ty i Łukasz macie bardzo podobne wokale. Tak. Zastanawiałam się w ogóle, jak to będzie brzmieć i kto będzie się starał wyróżnić w takim sensie. Kto będzie troszkę w stanie zrezygnować ze swojej barwy na rzecz czegoś, co was odróżni. Tak. Bo to jest, to podobieństwo jest, Pamiętam, jak ty mi puściłeś pierwszy numer. Ja jeszcze nie wiedziałam tak. e, o trio. I ty mi mówisz, a zobacz, taki numer ci tutaj puszczę. No, no i słuchamy, słuchamy. Mm, no to jest y, Mrozu. Mm, a ja, co? A później... I tak mi było głupio, że się dałam wkręcić. Mówię, tak, jasne. Przecież to ty. No, no. i ty i Ania stoicie i mówicie, nie no, to jest mrozu. A ja w ogóle mówię, no co, co oni myślą, że ja jestem naprawdę, że ja nie słyszę, no przecież to nie może być, przecież brzmicie tak samo. To albo to jest tylko mrozu, albo to jesteś tylko ty. Ale teraz w tej wersji ostatecznej jest różnica. Jest. Ja też szukałem sobie jakiegoś takiego miejsca, dlatego że ja już jestem trzeci raz w męskim graniu, a Łukasz jest pierwszy. Więc chciałem, żeby on miał jakiś taki swój spot tutaj. Generalnie chciałem zadbać o to, żeby on został fajnie przedstawiony. W tym, że wymyśliliśmy z Witem, żeby on zaczął w ogóle piosenkę i tak, żeby żeby dostał takie swoje fajne miejsce w tym. No i ja, ja od jakiegoś czasu mam takie. Takie podejście, że ja nie bardzo muszę udowadniać nikomu nic, bo ja sobie już udowodniłem, że ja umiem, nie wiem, się wydrzeć i umiem zrobić różne kształty. Tak, i że dla ciebie to nawet eksperyment, że coś tak, zmienisz. Nie? Więc ja stwierdziłem, że sobie spokojnie zaśpiewałem tej piosence i, i tak też um, stwierdziłem, że, że ten taki bardziej wygar zostawię Łukaszowi tutaj, żeby on mógł się pokazać bardziej tej męsko-graniowej, a ta publika właśnie męsko-graniowa i tak już wie, że ja to potrafię zrobić, więc nie musiałem tego im udowadniać, więc spróbowałem taki eksperyment zrobić, że zaśpiewam inaczej po prostu i, i bardzo mnie to cieszy. Dlatego, że każdy dzięki temu ma swoje miejsca, a też mieliśmy tak właśnie z Łukaszem, że my nie mogliśmy do końca śpiewać obok siebie, dlatego, że, że ciężko nas było Ale rozróżnić. Ty to dlatego potraktowałeś jest trochę jako wyzwanie, no bo przecież zaprosiłeś go też do swojej e, płyty, gdzie tak. też macie wspólny kawałek, ze świadomością, tak. że wszyscy mówią, że jesteście bardzo podobni, czyli nie obrażałeś się na tę rzeczywistość. To ja właśnie w, przy no. tym utworze to miałam, bo to już był jakiś czas temu. Tak, e, przez styl. Tak. tak, tak, tak. I to tak, był tak, tak. szok to był szok, ale to była fajna współpraca też. Fajna, pewnie. No z Łukaszem mm, nie współpracuje się lekko, nie będę mówił takich, takich rzeczy, bo... A w ogóle z jakimś artystą się współpracuje lekko. Albo z witam ktoś... się lekko współpracuje. <grym> Zwłaszcza na after party. Ale słuchajcie, lekko, jak chciałbym od razu powiedzieć, lekko nie znaczy źle, bo to mhm. y, w sensie y, nie współpracuje się lekko, to nie znaczy, że się no nie jak współpracuje w życiu, źle. No tak nie jest. Tak, y, Łukasz jest naprawdę bardzo, bardzo kreatywnym i, i mądrym człowiekiem, jeżeli chodzi o o muzykę i ma świetne pomysły, bo to najgorzej jest, jak ktoś ma bardzo dużo do powiedzenia, ale nic za tym nie idzie. A o Łukasza właśnie jest tak, że bardzo dużo za tym idzie. I, no i czasem tam dochodzi do jakichś takich małych spięć u nas w drużynie. Natomiast jeżeli nie ma spięć, to, to nie ma też dobrego produktu na koniec, który. To który można po prostu dobrze sprzedać. Była wspaniała scena w tym filmie o Freddie Mercury, kiedy on zmienił cały skład i zaczął grać ze składem, który sobie wybrał i po kilku miesiącach stwierdził, że chce wrócić do swojego starego składu i pytają się, o co chodzi. Mam znakomitych gitarzystów, świetnego perkusistę, cudownego producenta, wszystko jest idealnie. I to jest największy problem. No tak. David Bowie też dane, powiedział, że jeżeli wszystko ci idzie dobrze i z nikim się nie kłócisz w zespole, to znaczy, że tak, że nie jest za tak, dobrze. To jak w związku. No, więc no właśnie, tak to powinno być. <śmiech> <śmiech> Czasem trzeba po prostu na siebie trochę, e, może nie nawrzeszczeć, ale, ale powiedzieć sobie parę e, takich mniej, e, może chłodniejszych słów, żeby po prostu zebrać się do roboty. Ale też jest super, że jesteś w tymie, bo nawet jeżeli macie jakieś różnice poglądowe co do utworu pewnie, bo to są pewnie tylko muzyczne uwagi, to się lubicie bardzo, bardzo. i cała taka Jasne, trasa z, tak. z ludźmi, których się lubi. Oczywiście jest to dalej ciężka praca, ale jest to Połączenie tego, co się kocha. Zwłaszcza, że to jest incydentalne, a to nie jest, nie wiem, 10 lat wspólnego grania, tylko spotykacie się właśnie w jakimś momencie w ciągu roku i, i koncertujecie w wakacje, więc to jest chyba takie świeże. Cały Dokładnie, czas, ja też bardzo stawiam na to, żebyśmy przez te wakacje stali się takim prawdziwym zespołem, że jak się trzeba będzie bić o siebie, to, to będziemy się bić i tak dalej, żeby to było jasne, że, że możemy na siebie liczyć. A zespół i... będzie duży, rozmawialiśmy przed nagraniem. Teraz ciężko jest nas będzie pomóc, bo jest nas 16 osób, więc. To... I trzech perkusistów to trzech jest, jest najciekawsze. W tej, no, w tej tak. całej sytuacji. Czy jest coś, czego muzycznie, zawodowo, może tak, żałujesz? Nie mówię o konkretnej rzeczy, że coś powiedziałeś komuś, że coś źle zaśpiewałeś, tylko na przykład, że czegoś nie zrobiłeś wcześniej, albo że coś zrobiłeś inaczej niż zrobiłbyś to teraz i uwieracie to? Kurczę, nic mi nie przyszło do głowy, ale myślę, świetnie. że to zawsze są takie pierwsze, pierwsze myśli, które są najważniejsze. Ja Czyli myślę, solowa kariera w odpowiednim momencie. Ja myślę, że moja droga, y, y, moja droga do kariery jest bardzo dobra, dlatego że nigdy nie, nie miałem jakichś skrótów takich, tylko wszystkiego się nauczyłem y, i to mnie, nauczyło, to mnie nauczyło przede wszystkim pokory, takiej, że y, nikt mi nic nie dał, nigdy za darmo, do wszystkiego musiałem dojść samemu i ta droga trwa już 15 lat. To jest bardzo długo, więc y, myślę, że. Że wszystko się dzieje w swoim czasie. Powiedzieliśmy, że jesteś big star in the making, powiedzieliśmy, że romansowałeś z mainstreamem, ale nie chcesz do końca być z nim w stałym związku, ale masz takie marzenie o europejskim turze. Tam I... bym mógł być w mainstreamie. To by no było... właśnie. Jak <grym> to wygląda? Jak status realizacji tego marzenia wygląda? No bo to jest coś takiego, co pewnie siedzi w głowie wielu artystom z Polski, no ale wielkich sukcesów na tym polu mhm. jako nacja nie mamy z wielu względów pewnie. No bo nie potrafią mówić po angielsku, śpiewać, nie? no to jest, to jest główny problem Polaków za granicą, że brzmią po prostu jak Polacy za granicą, no nie. E, e, I to jest to, ja myślę, że ja przez to, że może trochę sepleniem jakoś lepiej to angielski idzie. <śm> 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 <laughs> Kiedy, wiesz, bo, bo wielu e, pewnie też artystów uczyło się angielskiego w szkole albo na jakichś kursach, a miałem takie wrażenie, jak kiedyś słuchałem takiej starej płyty z lat 70. zespołu Polanie i oni robili covery angielskich piosenek, na przykład Summer in the City, mm -hmm. to słychać było, że uczyli się ze słuchu. A. I od razu to jakby się okay. przekłada na plus w piosence, a nie, że nauczyłem się, bo wydrukowałem sobie lyrics z Dokładnie. internetu i tak jak mnie pani Aneta w szkole uczyła, to, e, to wymówię. I, I tutaj trochę jest twoja przewaga. Tak. E, no ja chciałbym, kurczę, pojawić jechać tam teraz jak będę nagrywał to nagram dwie płyty tak sobie postanowiłem nagram jedną po polsku na nasz rynek i jedną po angielsku która pójdzie całkowicie na rynek zagraniczny spróbuję to dystrybuować przez e, brytyjski Universal i dam sobie jakąś szansę, zobaczymy. A no. czyli to jest konkretny plan na to? jest konkretny I i też plan. Też chyba słucham jednego podcastu z tobą, w, których, w którym powiedziałeś, że chciałbyś grać supporty przed tak. dużymi graczami i na drugi dzień w tym samym mieście Dokładnie. koncertować solowo. No to nie bo dziwię jak, się. No, jakoś się to trzeba tak, pokazać. To jest... No i to jest chyba najlepszy sposób, gdzie możecie zobaczyć duża ilość ludzi i po prostu zaprosić ich na. No. jak na tym męskim graniu. Czyli Anderson Park supportował Bruno Marsa przecież przez tyle lat. Jest genialnym artystą solowym, ale masz już takich artystów, przed którymi chciałbyś się zaportować, bo wiesz, bo to też musi być stylistycznie połączone, mam takie Je, wrażenie. Tak, aczkolwiek Peter po Gabriel. prostu potrzebuje, no <noise> tak, on ma taką publiczność dosyć starą już, no, nie, że myślę, że jednak lepiej by było trafić do... No, ale do... mogą przekazać swoim dzieciom, że słuchaj, był taki Ale chyba, support. że zapomną, bo to już, <noise> <noise> wiesz... <głos> <noise> że coś nie miałem Szynku, powiedzieć, ale zapomniałem. ale masz na nie Ale masz na pewno w głowie artystów, których chciałbyś zaportować. Nie eee, wierzę, że nie. Skoro ja trochę jak pomysł... Cristiano Ronaldo, ja mogę grać z lewej, z prawej na środku, żeby grać po prostu. I... Ale wiesz, o nim starszy, tym no, W no twoim przypadku był, piłkarskiego bądź... porównania to się nie, nie spodziewałem. No, ale na ja te, trochę się staram tutaj też <noise> że, Czy możemy coś pogadać, <noise> za o co ja Nie, nie, nie. Na pewno, na, na pewno jesteś w lidze mistrzów w Polsce artystycznej ale właśnie życzymy Ci tego żebyś tylko tego właśnie który był? w tabeli jestem to w, ta w tabeli w tabeli w Polsce no Uu, myślę że top 3 top 3 no, fajne dzięki myślę że Uf, to na dla mnie numer jeden znaczy ja, ja nie mogę nie, ch nie chcę powiedzieć tego nazwiska e, głośno ale jest jeden taki polski bardzo znany artysta i jak ty nagrałeś swoją płytę i on w podobnym czasie wypuścił swoją. To ja powiedziałem mojemu jedno, jednemu znajomego, że jednemu znajomemu, że Igo nagrał taką płytę, jaką chciałby nagrać tamten artysta, okay. który wypuścił swoją, ale tam nie do końca. Rozanku Martynią. Dokładnie tak, brawo, ale ty jesteś bystry, to mi się podoba. Skumał, bo to właśnie w tym samym czasie. Tak, tak mówimy o tym Bał w się w właśnie, że, że ten timing jest zły, bo żeby go Zenek nie, nie przebił. W ten, bo ta pamiętam. płyta była naprawdę. Wspaniała. No ja, ja jestem wielkim fanem. Bardzo akurat. dziękuję. Ja bym chciała jeszcze poruszyć wątek rodzinny okay. i chciałabym zapytać, jak pojawienie się Helenki wpłynęło na Twoje życie zawodowe albo jak Twoje życie zawodowe wpływa na Twoje życie prywatne. Bo jednak. Pamiętamy, jak było na początku. Wszystkie te procesy trzeba było przejść. Od tak. nietrzeźwości potrzeźwość na Dokładnie. scenie itd, tak i tak dalej, ale jest to mnóstwo wyjazdów, jest to bardzo dużo prób, dużo nieobecności. Ania zawsze mogła ci towarzyszyć w tych trasach, mogła jeździć z tobą. Teraz oczywiście też w miarę możliwości się stara, no ale jest Helenka, tak? Trzeba też czas poświęcić dla Helenki. Jak sobie radzicie w tej nowej dla Was rzeczywistości? No, ja musiałem totalnie przewartościować życie, dlatego że jak się ma małe dziecko, no to imprezki i tak dalej, no niestety się trochę kończą. Albo po prostu są dużo rzadziej. I to też jest fajne, bo bardziej się czeka wtedy na to wyjście niż jak ono jest co tydzień czy... no albo domóweczkę z kamerką po prostu dokładnie myślę że tutaj głównie e, chodzi o to że e, ja postawiłem w tym momencie już głównie na to żeby pracować właśnie tak i żeby mieć a żeby później mieć czas dla Helenki na czym mi najbardziej zależy po prostu muszę uważać na swoje zdrowie i to jest główna zmiana która która przyszła do mnie i która bardzo mi się podoba, po prostu się czuję dobrze. Ostatnia. Ta zmiana nazywa się dojrzałość. Ta chyba. zmiana nazywa się dojrzałość, to jest po prostu chodzenie spać w miarę wcześniej, tak, żeby po prostu rano mieć energię do dziecka, nie wstawać zmęczonym do tego dziecka, bo, bo ona tego nie rozumie i później się ma tylko wyrzuty sumienia z tego powodu. Eee, I też w miarę możliwości po prostu wracanie z tych koncertów, jeżeli się da i, mm, no i myślenie o tym, żeby mieć czas dla Helenki. No, to jest a ty myślisz o sobie trochę tak, jak my o tobie myślimy? Czyli, że jesteś ewenementem wśród, albo na tej całej scenie artystycznej w Polsce? Bo takie ciepłe życie rodzinne, też nie każdy wie pewnie, jaki jesteś do końca, ale myślę, że można to spokojnie wydedukować. Jesteś ciepłą, oddaną osobą. Właśnie ja bym się nie zgodził, że można spokojnie wydedukować, jaka osoba... No to zezna. może, może, oczywiście, tak, to... no dlatego o tym mówimy. To nie jest... Łatwe, ja bardzo dużo znam osób z tego środowiska, a y, takich osób jak Ty to prawie nie ma. Mm -hmm. Chyba, że oczywiście masz inne doświadczenia i uważasz, że jest wielu Chyba, że kolegów, te, którzy. Możesz przyznać teraz. A, nie. Tak nam, że nie, 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 albo, albo jest ktoś, kto uważa, że też prowadzi podobny tryb życia i że nie jesteś wyjątkiem, ale no mi żadne nazwisko nie przemieszcza. Ja w ogóle uważam, strony. że ja prowadzę bardzo nudny tryb życia teraz, w tym momencie, który, Aha, to jak się zastanowić, jest ekstremalnie interesujący no w właśnie. Tym, w tym wszystkim, ale dla mnie jest nudny, no bo ja naprawdę gram tylko te koncerty, nagrywam sobie płyty i idę spać o 20.30. No. Ja jesteś leniwy po prostu. Jestem po prostu leniwy i, i, i tyle. E, nie wiem, czy uważam się za event. Myślę, że im dłużej się nie będę uważał, tym będę robił po prostu e, tym, będę robił po prostu dobre rzeczy, bo e, chciałbym mieć cały czas jakiś taki cel, do którego dążę. E, i, a czasem mi go troszeczkę brakuje, właśnie ostatnio się zastanawiałem, co ja tak naprawdę chcę jeszcze osiągnąć i. No nie mogłem wymyśleć za bardzo, co. No Przyszło mi do głowy ten, ta kariera za granicą, no to, to, jest, to jest jeszcze takie coś, co nie zrobiłem żadnego kroku w tą stronę. E, no Bo w tej Polsce już mi się trochę udało. Już no zrobiłeś nie? teraz. Tak, trochę mi się już udało. No zawsze można zrobić więcej ale to jest takie gonienie tego króliczka mhm. i, i nie do końca się go da dogonić, no bo zawsze jest ktoś, kto zrobi coś lepiej niż ty. Yy, w ogóle, by the way, zawsze się znajdzie gdzieś w Chinach jakieś dziecko, które ma 6 lat i robi lepiej to, co robisz ty. Nie... I przez to, że jest dostęp do tego, tak. to ludzie się niektórzy podłamują i jakby porzucają no. swoje pasje, bo widzą, że ktoś coś Kłodnie, robi Dokładnie, ćwiczysz 5 lat na gitarze i nagle Aha. patrzysz, że tam 3-latek po prostu gra 3... tym myślałem, tak. No, dużo lepiej niż ty natomiast no, po prostu szukam cały czas jakiegoś takiego celu. Myślę, że ta zagranica może być jakimś, jakimś celem. To ja powiem coś, co przykuło moją uwagę. Kiedy starałam się przygotować do tej rozmowy, to był, wbrew pozorom siedziałam i w ogóle nie wiedziałam, co, o o, co napisać w ogóle. No, bo nic, jest to ciężkie, kiedy się tyle, tyle wie. Ale przeczytałam sobie opis twój z Wikipedii. O. I było tak. <laughs> Polski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów i przedsiębiorca. I to mi się bardzo spodobało. I rozmawiałam z Kają rano i tak mówię, że mnie to tak rozmawiał przedsiębiorca, a Kaja mówi, no tylko uważaj właśnie, jak zadasz to pytanie, bo myślę, że Igor się czuje przedsiębiorcą na pewno. Więc dlatego poruszam ten wątek. Mam dwa auta w leasingu, To jest już bardzo przedsiębiorcza. Jak na Polaka, to jest bardzo rzecz. Tu chodzi o wytwórnie po prostu, oczywiście. Ale brzmi to dość abstrakcyjnie, kiedy ktoś wchodzi sobie poczytać o tobie i tam się sobie przedsiębiorca. To ciekawe, co on ma. No to opowiadam. No założyłem outwizingu. wytwórnię, mając 25 lat, wytwórnię Iglo Records, która nadal sobie działa, i... i myślę, że to chyba o to chodzi, bo no no tak, no, ja nie jestem, wiem, o co innego. jestem zaprać. przekonana, że o to, ale brzmi to no. świetnie, obok te, tak. tego całego artystycznego opisu. Jeszcze tam bym może Przeciw dopisał się. jakiś biznesmen, filantrop, tak, żeby malarz. To jest yy, tak, i tak dalej. trzeba to yy, troszeczkę zaktualizować no. faktycznie. Często mówisz yy, i wydaje mi się, że masz taką obsesję brzmienia, bo często mówisz o brzmieniu, jak Aha. chciałbyś brzmieć, jak chciałeś brzmieć i tak dalej. To jest słowo, które się bardzo często pojawia u ciebie Aha. i zastanawiam się, jak ta obsesja jest silna i w czym ona się przejawia. Czy ta, w takiej pracy właśnie w studiu z producentem ty jesteś upierdliwy? Nie, ja, ze mną się łatwo pracuje, yy, bo ja po prostu wychodzę, jak się to narobię. <śla> Albo dobrze wiesz, jak chcesz brzmieć. E, tak, tak. Jak mi się coś bardzo nie podoba, to wtedy mówię o tym otwarcie, i mówię szczerze. Natomiast nigdy nie jestem jakiś niemiły albo coś takiego, żeby ktoś mi powiedział później, że, e, m, że właśnie się ze mną źle pracuje. Ale wiesz, dobierasz skład na przykład i jak się patrzy na Twój skład na scenie, to to są no, fenomenalni muzycy mhm. w większości. I to są Twoje wybory też w pewnym sensie, tak. albo przynajmniej Twoje rekomendacje. Więc wydaje mi się, że to gdzieś siedzi u Ciebie głęboko. To nie jest tak, że sobie na scenie, tam będzie skład i sobie pośpiewasz, bo ładnie, ładnie śpiewasz. Tylko masz jakby takie poczucie, że to musi być poskładane do kupy dobrze. Tak, ja, ja mój zespół traktuję zawsze jak rodzinę i oni są dla mnie super ważni i dla mnie bardzo ważne jest to, żeby oni się czuli dobrze. Jeżeli oni się czują dobrze, to nikt nie będzie miał problemu, że komuś zwrócę uwagę o coś, że mi się nie podoba, bo w momencie, kiedy się traktuje, Zespół jak pracowników i, i takich gości, którzy mają wykonać zadanie, i, i jazda do domu. No to jak już piąty raz mu zwrócisz uwagę, to on po prostu zaczyna się denerwować i to, to nigdy nie wychodzi na dobrze. Ale więc... to jest taka wyjątkowa rodzina, w której wszyscy są bardzo zdolni, więc. Tak, bardzo zdolni. <laughs> Rzadko się i, zdarza. I, tak, i <laughs> wydaje mi się, że u mnie w zespole są wszyscy bardzo szczęśliwi. Nikt nie ma do mnie nigdy żadnych problemów y, o to, że nie wiem, właśnie jestem jakiś niemiły albo, chyba, że worek, on mnie obraża non-stop, <noise> więc jakby to... E... Chcesz powiedzieć, że nie gwiazdorzysz? <noise> 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 nie, staram się nie właśnie i staram się wszystkich traktować na równi i to jest, to jest mój cel. Igor, chyba tym akcentem zakończymy rozmowę, bo i tak przegadaliśmy czasowo to wszystko. Szkoda, że nie udało nam się poruszyć tematów na przykład rozłąki Basa Stral X i Go, ale to powiedz... możemy to zrobić przy kolejnym spotkaniu. Albo powiedz, czy przynajmniej fani, ci konserwatywni, którzy, którym się nie podobała Helena, mogą liczyć na to, że kiedyś ten projekt zostanie reaktywowany. A to Kuba mówi coś na koncertach, że w 2000. 20, 28 chyba planuje powrót. A, czyli A, to ale jego, to może jest jakaś to jest jego decyzja. Tam astral, astralna wizja to jest tak. Po tak, tak, tak. To coś tam opowiada prostu... takiego na koncertach właśnie. Jakby żeby, żeby, żeby tam sprostować rzeczy, ja z Kubą mam dosyć dobrą relację, jakby doszliśmy do porozumienia. Widzieliśmy się kilkukrotnie, wypiliśmy sobie piwko, pogadaliśmy sobie i tak dalej. Ja mu bardzo dobrze życzę. Uważam, że Kuba jest wybitnym muzykiem. Mhm. I, I ja wiem, że on jeszcze to udowodni w naszym kraju, że jest w stanie po prostu samemu zrobić genialną płytę i tego mu życzę z całego serca. Jak Ci się u nas podobało? Bardzo, pięknie, super. Dziękujemy Ci bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. <słuch>